same fusy zaciągnę. Co ty pijesz? Kawusie. Loki będzie po... do tego. Dla, tak, dla... Słyszałka dla loków, dla Żana. Od zalecenia od pani prezydenta. Czesiu dobrze przetłumaczył. Zawsze przed meczem układa włosy. Także idę mu do pręczy. Kasper, tak? Ale zobaczcie końcówki ma specjalnie. Nie no, jest napisane... Tu jest to. Hej, Han, I have gifts for you. Dzięki. No co tam? Tam one hairdresser, two goals. No i właśnie jeszcze jakieś zbliżenie Kacpra, zbliżenie na jego tatę. Jakaś radość, jak syna ojciec obserwuje, z jaką to pasją kibicuje. No bo tam ja byłem raz wtedy, co zszedłem w przerwie. Wiem. Mój tata to ci powiem, szanuje. To, no, ja. Mój tata jak byliśmy mali, to tak samo. Kurde, to przyśpiewki wymyślali, jeździli jazda, wiesz. No to ja jestem ciężki, jak ja będę miał dzieci, ja też tak będę z taką... Pasem zażyło się swojego syna, wiesz, obserwował. Słuchaj, Kasper, jak dzisiaj strzelisz gola... Ale mi to presję robią. To łosie staną się symbolem weekendu w Brudzisku Mazowieckim. Dobra. Bo na Radonia rodzina łosi spacerowała po drodze. Tak? Jest nawet filmik w mecie. O! I umowa jest taka, że... Siora z bratem i z matką, a z bratem, nie? I jeszcze Szczepana do zespołu do jedynki bierzemy wtedy. Jeszcze najmłodszego Łasia bierzemy do jedynki wtedy. No więc dzisiaj grasz tak. O wszystko. Dzisiaj wabank, o link chodzisz. Ja myślę... Byłeś na Rakowie? Nie, to tam zajebisty stadion w tym tak. Tu jest lepszy. Nie, Raków teraz to ma Camp Nou. Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby przed kamerami sprawdzić, czy Kasperek na tej maturze nie oszukiwał jakieś zadania matematyczne, byśmy tutaj podpytali. Nie oszukiwał. Kasper, myślę, że to jest dobry moment? Łosiu, nie, Łosiu, to dobrze za maturę, bo z konwiktorki ze szkoły to na pewno. Ale ja wiem, że ty jak Wojtek Pawłowski, nie? We will see what time we will leave. Occasion one to one. Pamiętam, że mieliśmy jakieś tam nagrywki na YouTubie z Mariuszem Stępińskim. I właśnie to było na głównej płycie. Fajne jakieś właśnie strzelba, podanie. Jest tam na sam bramkarzem, to nagrywaliśmy. Fajny przygoda. Czekaj sobie tak. No taki, można powiedzieć, no stary stadion, ale ekstraklasowy, nie? No ale płyta tam jest ekstraklasowa. Jeszcze w ekstraklasie to najlepsza w lidze była. Ja nie zapomnę, jak dzieci. Nie, ta płyta to każdy akurat mówi, że w Chorzowie dobra była. Najlepsza. Z kim ja ostatnio gadałem? Ze Słomą. Pamiętasz Słoma grał taki? Kamilek, Słoma? No, kojarzę. No, to mu właśnie zawsze, że Czychołek właśnie, że tam super. No, super. O, ja myślę, że to jest dobry moment. Tutaj, o. Nie zapomnę. On lubi presję. Chodź. W końcu jakiegoś piłkarza weźmie. Do kulis. Co tam? To ja. Wszystko? Tylko panowie, trzymajcie się. Możemy wychodzić, my? Ale sędzio. Możemy? Dobra, dawaj panowie, dawajcie! Trzy są trzy. Jeszcze raz, małem. Dobra. Karol, dzisiaj często zakropą. O kurde, kabina ty! Nie zakropą. Zostajecie panowie, zaczynacie. Stańcie z nami do zdjęcia. Jeden na jeden! Bez faulu. Graj! Nie no, to oni. Zaraz dla nas, a ja jak wejdę, to dobiję.
Monika w naszej drużynie wędruje do Mateusza Lisowskiego. Mateusz Lisowski, wielkie brawa dla ciebie. Głowy do góry, chłopaki. No szkoda, szkoda, na pewno szkoda. Sportowa złość jest. Walczymy dalej, jedziemy dalej. W środę kolejny mecz o godzinie 18:00 w rezerwacji warszawskiej Legii.